Sponsorem relacji jest Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Spodziewałeś się takiego wyniku? Nie tylko w tym, ale w każdym meczu na tych mistrzostwach po prostu nie gramy dobrze. Nie gramy jak Włosi. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale za każdym razem popełniamy wiele błędów i tracimy punkty w najważniejszych momentach meczu. A przecież w tej fazie turnieju ważne jest, aby grać punkt za punkt, a właśnie to nam się nie udaje. Jak sobie radzicie bez kontuzjowanego Zajcewa? Uważam, że jesteśmy w stanie go zastąpić. Zajcew jest dla nas bardzo ważnym zawodnikiem, ale nie jest jedyną dobrą opcją, jaką posiadamy. Ale oczywiście, każde osłabienie jest kłopotem, więc brak Zajcewa wcale nie stanowi dla nas ułatwienia. Niebawem zagracie mecz z polską drużyną. Jak zamierzacie się przygotować do tego spotkania? Przed tym meczem musimy się skoncentrować przede wszystkim na naszym zespole, ponieważ teraz najważniejszy dla nas jest powrót do własnej gry. Więc obecnie musimy skupić się na odnalezieniu swojej gry, a dopiero potem myśleć o Polakach. Znamy wasz zespół, ponieważ graliśmy przeciwko niemu w Lidze Światowej. Wiemy, że to bardzo dobra drużyna, która obecnie gra znakomitą siatkówkę, więc musimy postarać się zagrać lepiej i w końcu wygrać dla naszego narodu. Jakich elementów w grze Polaków obawiacie się najbardziej? Dla mnie najistotniejsze jest przyjęcie, a wiem, że Polacy mają znakomitych serwujących z zagrywki typu float. Jest więc dla nas bardzo ważne, abyśmy nie robili błędów w przyjęciu tego typu zagrywki. Ale zdajemy sobie sprawę, że polska drużyna jest także dobra w bloku i generalnie gra dobrze, więc to będzie dla nas niezwykle trudny mecz. Wciąż wierzycie, że w końcu zaczniecie wygrywać? Musimy w to wierzyć. Musimy wierzyć, że Mistrzostwa Świata jeszcze się dla nas nie skończyły. Musimy próbować zdobywać jak najwięcej punktów. Sponsorem relacji był Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.